Jaki ten wynik miałeś? 27 coś. Nie było tragedii, jak jest na drodze. Chcesz wejść do sauny na chwilę? No. Naprawdę, spoko. Tylko, że nie czułem w ogóle twarz. Dwudziestego lutego wystartowałem w zawodach Gdynia Winter Swimming Cup. Płynąłem tylko 50 metrów stylem dowolnym. Start macie u góry w pojawiającej się teraz karcie. Traktowałem to wszystko raczej jako ciekawostkę i odskocznię od basenowych kilometrów. Pływanie zimowe jest rozgrywane zazwyczaj na jeziorach. Nierzadko w wielkich przeręblach z rozmiarami basenowymi. Dwie organizacje wiodą prym, IISA i IWSA. Dystanse zaczynają się od 25 do aż 1000 metrów. Zazwyczaj przy większych dystansach musimy mieć zaświadczenie lekarskie i potwierdzić też, że startowaliśmy w zawodach potwierdzających to, że po prostu startujemy w takich zimnych wodach. Różnica oprócz temperatury na pierwszy rzut oka może wydawać się dosyć mała, ale wcale tak nie jest. Brak skoków i nawrotów ze względu na zbyt duży szok termiczny to z pewnością zauważalna kwestia dla kogoś, kto te dwa elementy opanował niemalże do perfekcji i trenował je całymi latami. Brak stylu grzbietowego, czyli mojego koronnego, także jest wykreślony z puli dystansów z powodu bezpieczeństwa, a dokładniej zamoczonej potylicy, chociaż nie wiadomo, bo jest to dosyć młody sport i może jeszcze dołączyć do puli żaby, delfina i oczywiście kraula. Kolejną zmienną jest to, że przez całą długość ciągnie się biała, dobrze widoczna linka, aby wyznaczyć nam tor płynięcia. Jeśli ogląda mnie jakiś przyszły organizator zawodów, w imieniu swoim i mojego nowo poznanego znajomego Michała, błagam, montujcie tę linkę na każdych zawodach. Bardzo ułatwia nam to start i podnosi komfort psychiczny, powiemy gdzie płyniemy. Zimowe pływanie różni się też komendą startową, posłuchajcie. Zdejmij ubrania, wejdź do wody. Na miejsca! Ale jak się do tego przygotować, zapytacie? Morsując, czyli przyzwyczajając nasze ciało do przenikliwego zimna. Ja miałem akurat 11-12 sesji w tym roku, co tydzień morsowałem i nie było tragedii, jeżeli chodzi o odczuwanie zimna. Jeśli chodzi o trenowanie, to raczej głównie chyba na basenie. Z tego co pytałem, stosunkowo mało czasu ludzie trenują w zimnej wodzie. Jest to po prostu mega ciężkie. Chociaż sprawa ma się pewnie odwrotnie, jeśli chodzi o dłuższe dystanse, czyli 200 bądź 450 metrów. A największy szacunek należy się ludziom, którzy pływają kilometr bądź mile w wodzie. Macie moje pełne uznanie, jesteście totalnymi świrami. Jeśli chodzi o moje odczucia, to jakoś do 40 metra nie czułem zimna. Adrenalina zrobiła robotę. Ciężko było mi na początku z oddechem, bo czułem się lekko zatkany. Wyjmując głowę na wdech, dobierałem naprawdę mało powietrza, a moja twarz wydawała mi się zdrętwiała. Wracając jeszcze do samych zawodów, były one świetnie zorganizowane. Były dwa miejsca, by ogrzać się po starcie. Przenośna sauna i ala jacuzzi z temperaturą 36 stopni. Świetne nagłośnienie, a co chyba najważniejsze, brak opóźnień, jeśli chodzi o dane serie. Wręcz co do minuty można było zaplanować ubranie stroju, rozgrzewkę i oczywiście start i regenerację. Hiperpozytywnym aspektem była też ogromna ilość pozytywnych i otwartych ludzi na imprezie. Większość z nich startuje od samego początku tego nowego, ekstremalnego sportu. Są to ludzie, którzy budują historię. Chodzą także pogłoski, że pływanie zimowe może pojawić się na zimowych igrzyskach olimpijskich. Pomimo tego nie jest jeszcze tak rozpowszechnionym sportem i na ten moment wydaje mi się, że jest jeszcze łatwo, jeżeli chodzi o jakieś dobre miejsca na skalę Polski, Europy czy nawet i świata. Na koniec dorzucam wręczenie medali i jakże popularne porównanie mnie do znanego piosenkarza. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Możecie mi napisać w komentarzach, co sądzicie o zimowym pływaniu. Czy może Wy byście wystartowali? Miejsce trzecie, miejsce drugie Michał Perl i miejsce pierwsze Sławomir Wilkowski. Brawo. Dawid Podsiadło polskiego pływania zimowego na pierwszym miejscu. Nie będziemy kazali mu śpiewać, ale pływa śpiewająco, jak widzimy. Nie ma fal, nie ma fal. Ja mu pomogę, jakby nie pamiętał swojego tekstu. Wielkie brawa dla panów.